Nazywam się Mariusz Orzuk, jestem z Legnicy. Należę do Bractwa Rycerskiego Zamku Bolków, na którym w tej chwili się znajdujemy. Jest to zamek średniowieczny, założony w około 1200 roku, założony przez Bolka zwanego Rogatką. Zamek zbudowany jest z kamienia, czyli z materiału taki jak ogólnie dostępny tutaj na tym terenie. Cały z kamienia. Wielokrotnie przebudowany w historii. Można zauważyć w nim różne style budowli, tak jak było widać, prawda, na wycieczce. Będzie widać. Niemniej jednak znajdujemy się w tej chwili na tak zwanym dziedzińcu wielkim. To jest ta jakby fasada, część czołowa zamku bolkowskiego. I to jest najstarsza część tego zamku. W pierwotnej wersji zamek składał się tylko właśnie z tej wieży i z tych murów okalających tą wieżę. Resztę było dobudowywane na przestrzeni historii, na przestrzeni wieków, rozbudowywane po prostu w miarę potrzeb, jakie istniały w danym okresie czasu. Zamek jest o tyle ewenementem w Polsce, że posiada właśnie tą wieżę obronną o szczególnej konstrukcji. Jak widać na załączonym, jak widać, jest to, nie jest ta wieża całkowicie okrągła, jest zakończona właśnie tak jakby kanciato, wzmocniona w jednym rogu. To miało dwojakie zastosowanie. Po pierwsze, ta konstrukcja kamienna, ten kant, to był tak jakby element nośny tej wieży i to spajało całość, tą, tak jakby element, jakby kręgosłup tej wieży. A poza tym pociski, które wystrzeliwano od strony nieprzyjaciela, ześlizgiwały się po tej wieży, nie powodując praktycznie uszczerbku. Tak zwane rykoszety. Następnym zastosowaniem tak jakby tej wieży to były względy zabezpieczenia przed siłami natury. Czyli ta wieża miała między innymi za zadanie rozbijanie wiatrów wiejących z tamtej strony. Zamek jest to również siedziba Bractwa Rycerskiego Zamku Bolków, tak się nazywamy. Dzięki Bractwo Rycerskie zostało zawiązane 8 lat temu. W tym celu zostało zawiązane, żeby tak jakby ożywić mury tego zamku. My jesteśmy opiekunami tego zamku. Kasztelanem naszego bractwa i kasztelanem zamku jest pracownik muzeum Adam Łaciuk. On się wraz z nami opiekuje tym zamkiem i jesteśmy tak jakby częścią odtwarzanej historii. W ogóle nasze zadanie w tym w bractwie to jest tak jakby powrót do korzeni. Odtworzenie na tyle tej historii tego zamku i życia w średniowieczu, żeby to było jak najbardziej wiarygodne. Dzięki nam ten zamek tak jakby żyje. Tutaj organizuje się turnieje, różne imprezy średniowieczne. Tutaj wkraczając na ten zamek w czasie turnieju, turysta przekracza tak jakby barierę czasu. Znajduje się w całkiem odrębnym świecie, gdzie nie ma automatyzacji, gdzie jest wszystko tak jak w średniowieczu. Uczę się w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych na renowacji mebli i rzeźbie w Wileniej Górze. Do drużyny jeleniogórskiej zapisałem się dzięki koledze, bo zaprosił mnie na treningi. No i tak się zaczęło moje
bawienie się w rycerstwo. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że czcimy historię tego, co było kiedyś i możemy po części stać się małym elementem, który może sprawić, że historia będzie nadal żywa. Bo nie ma nic lepszego niż historia. To jest to, co nas stanowiło. Co nas określało zawsze. I zawsze będzie nas określać. Przede wszystkim jest to fajna, bardzo fajna zabawa. Można się wyżyć, odstresować. To, że wygląda to tak groźnie, to wcale nie znaczy, że robimy sobie krzywdę, bo to jest przede wszystkim zabawa i bez specjalnej ochrony po prostu nie bierzemy do ręki ostrych przedmiotów. I naprawdę warto się w to bawić, choćby nawet po to, żeby oderwać się od szarej rzeczywistości, od pracy, od szkoły i od stresów codziennego życia. Głównymi sponsorami polskiego programu historycznego są firmy prowadzone przez Andrzeja Radziwońskiego i Adama Kietę. Zapraszamy do Glass Black Factory, fabryki okien luksferowych, gdzie ekspresowo wykonują najbardziej skomplikowane projekty okien, ścian, podestów, a ostatni krzyk mody to podstawki do szklanek stołów oraz kwietniki z różnokolorowych bloków szklanych. Wszystko dostępne na miejscu pod adresem 6540 West Diversity. Oczywiście w Chicago. Po dodatkowe informacje proszę telefonować na numer 773-804-9494. 804-9494. Specjalne zniżki dla kontraktorów i ekspresowy serwis. To jest powód, dla którego Glass Black Factory jest najlepszą firmą w Chicago. I na tym zakończyliśmy nasz dzisiejszy program. Zapraszamy za tydzień o zwykłej porze i zachęcamy Państwa do korzystania z usług naszych sponsorów, bo tylko dzięki nim docieramy do Waszych domów. Oglądacie Państwo blok programów polskich na kanale 34 ogólnie dostępnej telewizji. Od listopada bieżącego roku rozpoczniemy emisję nowych segmentów publicystycznych i rozrywkowych. Jeśli uważacie, że to, co robimy, ma sens, to pomóżcie nam w utrzymaniu czasu antenowego. Za wszelką pomoc z góry serdecznie dziękujemy. Przypominam Państwu, że dzięki Waszej pomocy nie jesteśmy od nikogo zależni.